Czyli witajcie serdecznie z tej strony Maniak. Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie na poczciwej Amidze. Jest to Amiga 500 z mojego dzieciństwa. Tak samo ten joystick też jest z mojego dzieciństwa po prostu. Jak i telewizor. No, nie jest do końca z mojego dzieciństwa, ale zahacza moje dzieciństwo. Dzieciństwo, bo zahacza czas PlayStation 1. Słuchajcie, jak wszyscy zagrywali się na Pegasusie, grając w kontrę, to ja niestety kontrę to ja grałem i widziałem na świetlicy w szkole w podstawowej. Tata nie był jakimś większym zwolennikiem, słuchajcie, Pegasusa. I znaczy miał takie podejście: synu, po co ci, słuchaj, Pegasus, jak masz Amigę i te gierki są o wiele ciekawsze. No okej, ale na Amidze nie było kontry i Mario i innych gier takich, których bym chciał zagrać, więc dlatego mam wszystkie konsole, bo gdzieś zawsze coś na jakiejś konsoli chciałem zagrać i uważam, że nie jest to powód, żeby po prostu w jakiś tytuł nie zagrać na danym sprzęcie, po prostu kupuję dany sprzęt. No ale wiadomo, to były inne czasy, słuchajcie, nie strało się pieniędzmi dookoła, nadal się nie stało pieniędzmi, ale te sprzęty już nie są tak drogie, jak wiadomo kiedyś, że się Amigę kupowała w markach niemieckich, tak? Tak więc słuchajcie, miałem tą poczciwą Amigę 500, no i jak wszyscy grali w kontrę, ja grałem w domu w Warzone. Słuchajcie, mam tą grę do dnia dzisiejszego, tak więc odpalmy. I w ogóle ja w tą grę nie grałem od XX lat, więc słuchajcie, będę lamił, no ale co, liczy się fan, bo w ogóle nie wiem, czy ten joystick jeszcze działa poprawnie, tak jak powinien. Tak więc zaczynamy. Core Desync Limited Presence. Troszkę wyblakłe są kolory, bo idzie to przez modulator, nie przez RGB, ale żeby zgrać właśnie specjalnie dla Was materiał bezpośrednio, no to po prostu musiałem użyć modulatora, żeby złapać obraz przez cincze. Chyba że Wy macie jakieś inne rozwiązanie, jak złapać. No i proszę bardzo, jest gra Warzone, słuchajcie, jest dla mnie Rambo. Będę mówił to takimi słowami, jakbym to określał. W tamtych latach jest Rambo, tata, włącz mi grę Rambo, no ten Rambo, co chodzi i strzela. Tak więc gra nazywa się Warzone, słuchajcie, jest też gra we dwie osoby, wystarczy mieć podłączony drugi joystick i z automatu gra wykryje ci, że jest na dwóch playerów, to była fajna sprawa. Tutaj widok bardziej z góry niż z boku, jak w kontrze, zaraz sami zobaczycie. No, jedna z lepszych moich gier. Słuchajcie, na tym joysticku ogrywałem w Mortal Kombat Quickshot for Professional Players. Proszę, bo dla profesjonalnych graczy. Tutaj z tyłu było zawsze przełącznik na Amstrada, Amigę, Commodore 64 czy tam coś. Już metka jest dosyć zdarta, więc nie widać. No i Warzone. Warzone to gra, w której musisz zaprowadzić pokój na ziemi, wydany w 1991 roku przez Core Desync. Jest rok 1999, obce siły zbrojne próbują przejąć kontrolę nad ziemią. Ty, komandos z krwi i kości, zostałeś wybrany do dowodzenia misją przywrócenie pokoju na świecie. Możesz poprosić o pomoc swojego najlepszego przyjaciela, aby wspólnie zaprowadzić porządek na świecie. To już mówię, wolę Was przygotować. Powiedzieć, że daleko nie zajdę, no ten kontroler reaguje co drugi ruch, tak więc śmiechy. No ale tak sobie powiedziałem, że ogram to. O, poczekajcie, bo fajnie nie działa. Dobra, działa teraz. Trzeba to wszystko rozruszać jak za starych czasów. Zawsze mówiłem, tata, włącz mi tego Rambo, gdzie się zaczyna od morza. No i jest rzeczywiście jakieś morze. O, patrzcie, można nawet się zanurzać po części. Dobra, jedziemy z koksem. O, tutaj już mnie trafiają za krzaczora. Tutaj w ogóle jakiś pielgrzym. Ludzie, jaka ta gra jest trudna. Pewnie grałem na kraku, słuchajcie, Unlimited Lives. O, ale zabiłem chyba swego
kumpla, który był tutaj przywiązany do Limy. Dobra, drugi dostał. Ło, z chaty nawalają, ale to chatę łatwo obejść. Dobra, chata pobiegła. O, tam nawalają, za krzaczora. Tutaj już jest trudniej, panowie. Tam chyba mam jakąś specjalną broń. O, jak w kontrze, pamiętacie? Kontrę też to kiedyś ogramy, ale kontrę ogramy już z Bartkiem. Zrobimy sobie to więcej punktów na trzech. Challenge versus, nie wiem. Dobra, trafi. O, gwiazdkę, jedzę po gwiazdkę, nawet nie wiem, co gwiazdki dają. Na pewno punkty. Oj, kurde, nie chcę stracić tej drogi, słuchajcie. Ale ja sobie te pociski dorwą. Ach, zabiłem swojego kumpla znowu. Kurde, te pociski. Power jakiś. Zobaczymy, mam mało HP. I tak właśnie moja kontra wyglądała. Uratuję chociaż jednego. Jest! Aj, tego zabiłem! Kurde mele! Uhuhu! Rocket Launcher, baby! O, tu mam... Wezmę, dla samego efektu. A, nie wziąłem, a wziąłem, patrzcie. Ale i ciacha. Palą się jak w Wietnamie. Widzicie, jak długo fire mi działa? To jest... A, już nie mogę się cofnąć. To jakie cwaniury. Wolałbym iść przez wodę, bo przypomniało mi się, że... Poszli. A już kurde, amunicji brak, słuchajcie, na zwykłe kulki. Ale. Ale ciężko tu jest. Jeszcze jeden dostał. Na takie patenty, nie? Trzeba iść. Wow. Kurde, mele. Jak mam żyć? Czołg? Motherfucker. Szkoda, że te pociski są samonaprowadzające z tego czołgu. Przydałby się tutaj fire. Please wait. Co? Game over. Zginąłem, tak więc graliśmy w Warzone. To była moja amigowa kontra, tak więc dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Piszcie, czy więcej chcecie let's play z Amigi. Że postaram się, żeby tak bardziej nie ramić. Tylko bardziej się przygotować do materiału i przejść wcześniej, później zagrać z wami. Tak więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!